Siemanko, siemanko, Michał z tej strony Money Makes Money. Dzisiaj zrobimy sobie krótki przegląd rynku, ale najpierw zapraszam na intro. <śmiany> Zaczynamy od CoinGecko. Dominacja Bitcoina 43%, Ethereum 16, gaz trochę wzrósł, bo mamy 53 Gwei. Mamy lekkie tąpnięcie na rynku, tak jak widać dużo tutaj czerwonego koloru. Jeśli chodzi o kolor zielony, no to za bardzo tutaj się nic nie dzieje. Ale jeśli chodzi o spadki, to też nie są jakieś dramatyczne. Największe spadki Tax 14%, Nexo 13%, XDC. 11% i tutaj no, nie za dużo tych dwucyfrowych, także jeszcze nie jest tak źle. No i mamy, w końcu mamy tego dead crossa, ale z tego co patrzyłem, no to dead cross zwykle się pojawiał już po takich większych spadkach, więc w sumie tak jak tutaj widać, już te spadki właściwie to były. No, i wiele ludzi porównuje te formacje, które się teraz tworzą na Bitcoinie, do WeCoffa. Wcześniej mieliśmy dystrybucję, teraz mamy znowu akumulację, i każdy tutaj wróży, że po tym właśnie zygzaku odbijemy to do góry. No, wiadomo, że rynek nie porusza się niestety w linii prostej, więc no zawsze będą to wzloty i upadki, i można tutaj sobie dorabiać jakieś różne teorie. Tak czy siak. Rynek zrobi co chce. A mamy trochę newsu, bo mamy te newsy od Salwadora. Tutaj mamy już gotowe ATM, -y, które lecą do El Salvador. Znowu Paragwaj może będzie legalizował bitcoina w lipcu. Także teraz po Salwadorze na pewno będziemy mieć. Kolejne państwa wiadomo, że nikt nie chce być pierwszy, nikt nie chce być również ostatni. W Kanadzie oferują graczom baseballowym wypłatę w bitcoinach. Zbliża się również długo oczekiwane hard fork London na Ethereum. Może dlatego właśnie te Gwei lekko skoczyły. I Grayscale publikuje kilka nowych walut, które mają na celowniku. I tutaj pełna lista to jest One Inch, Bancor, Curve. Internet Computer, Kawa, Kyber Network Loopring, Near, Polygon, Ren, Solana, Uma i ZRX. Ale z tego co czytałem na Twitterze, to CEO Grayscale już nie jest tak bardzo byczono ustawiony, jednak tak jak widać, nie mają ochoty rezygnować z tej inwestycji. I tutaj mamy newsy od Binance. Binance, jak wiadomo, odpala Marketplace do NFT, i tutaj będziemy mieć pracę od pana Dylana Cole, który jest bardzo znanym grafikiem, który między innymi tworzył światy do Lord of the Rings albo na przykład Avatar, więc już za 6 godzin jego NFT będą dostępne na platformie Binance. Tak wygląda ta platforma. Włączymy się tutaj naszym portfelem. Oczywiście mamy dostępny Binance Chain Wallet, Metamask Trust Wallet i Taurus. Dostałem save pala, dzisiaj pewnie też nagram odcinek, a jeśli nie macie jeszcze konta na Binance, no to w linku w opisie znajdziecie mój link referencyjny, gdzie daje 10% zniżki na fee transakcyjne, także zawsze to jakaś ulga dla waszego portfela. Mamy newsy z Chin, jakby nie było, zawsze newsy z Chin to najlepszy zapalnik, jeśli chodzi o FAT, jakieś spadki na rynku, bank banuje jakiekolwiek serwisy, Powiązane z kryptowalutami, nie chce mieć z nim nic do czynienia. Po czym po godzinie ten sam news znika z ich strony i już się więcej nie wyświetla, ale jednak serwisy informacyjne już to podłapały, więc i tak wiadomość poszła w świat i tak. Bardzo ciekawa zagrywka. Umar, krab, niech żyje, krab. Tak jak tutaj widać. Mieliśmy lekką konsolidację po tym spadku, i teraz możliwe, że będziemy mieć kolejną konsolidację tutaj w tych rejonach, albo w tych rejonach. Chociaż nie liczyłbym na spadek akurat do 20 tysięcy, no bo wielu tutaj jest kupujących, którzy tylko czekają, aby doładować swoje torby. Jak wiadomo, tutaj Tesla gdzieś się ładowała między tymi. Rejonami 33 a 30 tysięcy, także możliwe, że więcej instytucji chciałoby się również załadować. Zobaczymy, co z tego będzie. Plan B to jest autor tego modelu Stock to Flow. No i według jego predykcji, jego najgorszych predykcji w sumie, worst case scenario na 2021 rok, jest to sierpień: 47 tysięcy. Wrzesień 43 tysiące, czyli lekki spadek. Październik 63 tysiące, listopad 98 i grudzień 135. Oczywiście to są predykcje tylko i tak jak on tutaj napisał, że to jest w najgorszym wypadku. No ciekawe, ciekawe, zobaczymy co przyniesie rynek. Póki co wydaje mi się, że przez kolejny miesiąc stagnacja i tak jak mówiłem, krab rządzi. Za to ja na sam koniec mam dla Was fajną promocję od aplikacji N26. Możecie dostać 50 euro bonusu za wydanie 50 euro na ich aplikacji z moim kodem, który również znajdziecie w opisie. To wygląda tak, że musicie doładować sobie tą aplikację za 50 euro. Później możecie właśnie przez tą aplikację na przykład doładować swojego Binance'a. I za, to, że I za to, że wydaliście na tej aplikacji 50 euro, dostaniecie kolejne 50 euro. Dodatkowo później możecie komuś tą aplikację pokazać i tak jak ja pokazuję ją Wam, później Wy również możecie zgarnąć dodatkowe 50 euro. Trzeba się oczywiście zweryfikować, nie potrzebujecie zamawiać tej karty. Karta kosztuje 10 euro, ale nie potrzebujecie jej, bo możecie robić wirtualne transfery. Także sprawdźcie linki w opisie. Dzięki wielkie za dzisiaj. Pozdrowki, zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz dla zasięgu. Życzę miłego. Miałem powiedzieć weekendu, miłego tygodnia. Dzięki wielkie. Pozdro. <śmianowite>